Witajcie moi drodzy w sobotę. Tak, mamy już sobotę. Już nasz ostatni właściwie dzień stygnie. A ja znowu się źle czuję. Wczoraj w piątek do, powiedzmy tak, gdzieś późnego popołudnia było ok. Nawet się już cieszyłam, że jest lepiej. Byliśmy w Krynicy. Planowałam fajny wieczór i trz. I znowu zaczęłam się na wieczór źle czuć. Byliśmy co prawda oglądać całe te zaćmienie, ale bardzo, bardzo szybko wracałam do pokoju, niestety. Całą noc się męczyłam, popijałam trochę kolą. Kolacja właściwie to była sucha jakaś chyba tam kromka chleba, żeby gdzieś tam, czy z serem nawet, żeby nie obciążać tego żołądka. I powiem wam, że tak jak mówię, całą noc się wierciłam, kręciłam. Obudziłam się po trzeciej i cały czas coś. Dotrwałam do 7:30 jakoś rano. A proszę nie patrzeć na moje pazurki, ponieważ dopiero nie wiem, może dzisiaj dam jeszcze radę, jak się lepiej poczuję, wypróbować mój nowy lakier, a jak nie, to dopiero zrobię paznokcie, kiedy przyjadę do domu. Ale szczerze powiedziawszy, nawet na to nie patrzę, bo wolę bardziej skupić się na tym, jak ja się teraz czuję. A tak w ogóle to przepraszam za hałasy, ponieważ mam otwarte okno. Już jest tutaj strasznie gorąco, czyli przymknęłam, bo byłoby w ogóle, wszystko by wiało i tak dalej. No cóż, no tak jak powiedziałam, byliśmy w Krynicy Morskiej. A, żeby było słuchajcie śmieszniej. Pojechaliśmy do Jantaru takim, nie wiem czy to jest pociąg, tak, taki pociąg stary. Słuchajcie, i uśmieliśmy się, ponieważ ani w jedną, ani w drugą stronę nie płaciliśmy. Chodził pan konduktor, widział, kto wsiada i tak dalej, ale nie podszedł. Wiadomo, że nikt nie wychyli się, że jeszcze ja mam zapłacić. Pan stwierdził, że już wszyscy zapłacili, a powiem wam, że połowa wagonu nie zapłaciła złotówki. Więc jakieś 60 bądź 70 zł byliśmy do przodu. Ogólnie powiem wam, fajnie było w tym Jantarze, bo tak jak mieliście okazję zobaczyć, plaża naprawdę pusta w porównaniu do tego, co jest w Stegnie. I naprawdę miejsc do leżakowania mnóstwo. No ale jednak taka trasa, wiecie, na samą plażę, to już wolę to, co jest w Stegnie, po chodniku, po prostym, w razie czego można wsiąść do Meleksa i podjechać sobie ten kawałek, płacąc 3 zł od osoby, więc to nie są jakieś tam kokosy. Tak więc cóż, albo słuchajcie, może mój żołądek już się przygotowuje powoli do zmian odżywiania, bo planuję zmianę odżywiania i w ogóle zrobienie coś z sobą. Nie to, żebym jakoś się tam źle sama ze sobą czuła, ale planuję coś zrobić po prostu. A dziś jest kolejny dzień, kiedy zostaję sama. Reszta mojej załogi poszła na obiad. Ja z racji tego, że cały czas ten mój żołądek jest gdzieś tam gnieciony, to nie mam nawet ochoty po prostu wyjść. Byłam tylko rano w aptece po nospę i po krople żołądkowe. I tym się póki co kuruję i ratuję. Zobaczymy, jak będzie po południu. I cóż, a odnośnie mojego planu,
to właśnie go sobie spisuję do mojego kajetu i być może w następnym filmie będzie już cały taki filmik, wiecie, odnośnie tego, co planuję zrobić, bo teraz wolałabym tak bardziej wakacyjnie, chociaż szczerze Wam powiem, że nie spodziewałam się, że będę miała tak kiepski wyjazd. Jest to kilka dni, gdzie z trudem i naprawdę ciężko było się wyrwać na te kilka dni, a po prostu zostały tak spierniczone przez to moje samopoczucie, że masakra jakaś. No ale cóż, płakała nie będę. Ważne, że dziewczyny sobie użyły trochę, wiecie, pogody, morza i tak dalej, bo u nas nie było i nie ma sinicy póki co, więc kąpać się można. W pierwszej wersji było, że jedziemy do Karwi i dobrze, że wybraliśmy Stegnę, ponieważ w Karwi już od kilku dni nie można się kąpać, także trzeba by było gdzieś tam jeździć. Sprzęgło nam się naprawiło, bo nie wiem, czy mówiłam. No i cóż, dobra, ja nie będę przedłużała, słuchajcie, bo nie wiem, czy to będzie taki dwudniowy vlog, czy ja to zmontuję na dwa razy na raz, czy w ogóle jak to będzie, później sobie wszystko odtworzę i zobaczę, co się nadaje, co się nie nadaje, żeby Wam też za dużo głowy nie zawracać. Cóż, odzywam się do Was, moi drodzy, chwilę później. Pa! I malinki przy drodze. To ja się z Wami pożegnam. W sobotę. Godzina chyba 20. Zaraz Wam powiem. Fit. Nie, słuchajcie, 21:15. I odzywam się do Was w niedzielę, ponieważ my już jutro z samego rana wracamy do domu. A czuję się już dzisiaj trochę lepiej. Żeby nie zapeszać, mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej. Trzymajcie się, moi drodzy. Oczywiście dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i za to, że jesteście. Do następnego razu. Pa, pa. My już, moi drodzy, zbieramy się powoli do domu. Jak widzicie, szafa opróżniona, łóżko zrobione, jedno, drugie. Jeszcze moje ostatnie rzeczy. Ja już cała mokra, za chwilę jeszcze tylko ogarnięcie podłóg, zaniesienie poszewek wszystkich do prania i cóż, i będziemy powoli się zbierać. Niedziela, bo tego dnia się z Wami witam i cóż, jeszcze wypad mały na plażę, może obiad i kierunek Toruń. Dziś znowu się źle czuję, tak jak wczoraj wieczorem było fajnie. Ta niedziela niestety dubani. Ciemno pewnie będzie, jak będę nagrywała, ale no nic, do zobaczenia z trasy.